Dzień dobry Państwu. Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Babci. Stąd moja dzisiejsza propozycja to książka Jacka Denela zatytułowana Lala, w której autor oddał hołd wyjątkowej osobie obdarzonej wielkim poczuciem humoru. Jest nią jego babcia, Helena Bieniecka, z pierwszego męża Rogozińska, z drugiego Karpińska. Na książkę składają się opowieści babci Lali, zaczynające się od słów „pamiętam jak”, by stopniowo wraz z postępującą demencją przechodzić w „nie pamiętam”. Wtedy to wnuk zaczyna przypominać historie powielekroć opowiadane przy rodzinnym stole. Poznajemy różnych przedstawicieli rodu, różne miejsca, a narracja babcina, jak poetycko określa to Jacek Denel, wije się jak zielony groszek, wypuszczając coraz to nowe, niespodziewane pędy chwytne. Na początku może nawet czytelnikowi trudno uchwycić te powiązania. No ale jak twierdzi babcia Lala, można przecież powieść przeczytać dwa razy. A jest, proszę Państwa, o czym czytać. Życie bohaterki było niezwykłe i barwne, a i ona sama to kobieta obdarzona silną osobowością, dowcipna, mądra i zaradna. Piękna opowieść o niej przenosi nas w świat sepiowych fotografii, porcelanowych serwisów i dworków szlacheckich, zachowanych już tylko we wspomnieniach. Końcowe rozdziały książki poświęcone są odchodzeniu babci. Denel uważa, że bez nich Lala byłaby niepełna. I tak rzeczywiście jest, bo i tutaj udało się autorowi pokazać nie tylko przykre i krępujące sprawy związane z fizjologią starej kobiety, ale zrobił to w dowcipny sposób, jednocześnie próbując uchwycić takie przebłyski świadomości babci, która wciąż zdaje się pamiętać o tym, co piękne i co ważne. Dla opiekującego się nią wnuka babcia jest centrum świata dzieciństwa i młodości. Jej dom i ogród w Oliwie to rajskie miejsce. Jacek Denel ma świadomość, że, zacytuję tu jego piękne słowa, wraz z babcią wszystko, co było tu piękne, odejdzie bezpowrotnie, jakby zwijało się za nią, tak jak na gotyckich malowidłach anioły zwijają kartonowy firmament. Bardzo młody pisarz, kiedy kończył tę książkę, proszę Państwa, miał zaledwie 22 lata. W piękny sposób, pięknym językiem utrwalił w literaturze swoją babcię. Pierwsze wydanie książki ukazało się w 2006 roku, natomiast w roku ubiegłym książka została wznowiona i opatrzona dodatkowo wyborem fotografii rodzinnych. Zachęcam serdecznie do jej przeczytania. Do zobaczenia za tydzień.